Nam zależy Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału Fullbox, polska firma na miejscu w Chinach, kompleksowa obsługa importu. Agencja marketingowa efektownia, wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Dzień dobry, Wojciech Siryk, nam zależy.pl, ten świat jest nasz. I nie powiem długo wyczekiwana, a raczej chyba niespodziewana debata pomiędzy Traderem21, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć wam. I Cezarym Grafem, dzień dobry, cześć. Cześć. Zanim zaczniemy, ja standardowo przypomnę jeszcze tylko o subskrybowaniu kanału, nam zależy o kciukach w górę. No i oczywiście o tym, że, bo nie wszyscy jeszcze wiedzą, założyliśmy własne wydawnictwo z książkami gospodarczymi i biznesowymi. Dla dzieci serdecznie polecamy. Link w opisie filmów. Panowie, no, nie możemy tak po prostu przejść do pierwszego pytania inwestycyjnego, no bo kto śledzi tę bańkę gospodarczo-finansowo-inwestycyjno-biznesową, co najmniej 2-3 lata, ten wie, że tak to ujmę internetowo mieliście kiedyś napięciu. Jak to w końcu jest? Czy Was dzieli jakiś konflikt? No i jak to się stało, że jednak finalnie po tych dwóch, trzech latach do debaty dochodzi. Może najpierw Trader21. Wiesz co, konflikt jest za dużo powiedziane, dlatego, że ja pierwszy w ogóle Czarka widzę, nazwijmy to prawie na żywo. Nigdy nie rozmawialiśmy wcześniej. No cóż, no. Czary generalnie kiedyś robił coś, co dzisiaj jest bardzo popularne, czyli jak jesteś nowym blogerem i chcesz zaistnieć, no to możesz albo budować markę, dostarczając wartościowych... Informacji. Co jest coraz trudniejsze z każdym rokiem, dlatego że konkurencja jest większa. Kiedy ja zaczynałem w 2012 roku, to praktycznie nie było polskojęzycznych dobrych blogów, ekonomicznych czy finansowych, więc mi było łatwiej. Dzisiaj jest na pewno dużo trudniej, więc dzisiaj wiele, wielu nowych blogerów idzie troszkę na skróty, czyli widzą, kto daje zasięgi, widzą jakie ksywki powiedzmy są, są klikalne, co, co ci daje rozgłos. I wtedy atakujesz taką osobę. Mówisz, że nie zgadzasz się tu i tu. Mówisz, że ta osoba popełnia błędy, myli się i tak dalej. I wtedy zyskujesz posłuch. Na przykład 3 lata temu pojawił się ktoś, komu nie będę robił reklamy, kto, którego filmiki miały tam po 300 wyświetleń, 400 maksymalnie. A jak zrobił filmik o tym, jak, jak ja się mylę, pokazywał, z czym się ze mną nie zgadzam, to było kilkadziesiąt tysięcy. No i. No Czarek za zaczyna w podobny sposób. No, może nie tak kamsko, jak, jak dzisiaj się to robi. I z mojej strony, jedyną możliwą odpowiedzią to było po prostu ignorowanie tego. Dlatego, że jeżeli jesteś młodym blogerem i chcesz zaistnieć, to atakując ludzi, od razu wygrywasz. Dlatego, że jeżeli osoba zaatakowana przez ciebie mm, zgodzi się na debatę, to pokazuje, że jesteś warty tej debaty i zyskuje w oczach publiki. Jeżeli się nie zgodzi na to, to możesz powiedzieć, że myli się. I nie godzi się na debatę, dlatego że się ciebie boi. Także gdybym ja przyjmował zaproszenia, czy w zasadzie zaczepki na debaty różnego rodzaju, od każdej osoby, która chce zaistnieć, to pewnie miałbym debaty co, co 3 czy 4 dni. Także z mojej strony jedyną możliwością to było po prostu ignorowanie tego. I, i to się nigdy nie zmieniło. Natomiast zmieniło się bardzo podejście czarka. Dwa czy trzy lata temu poszedł w swoim kierunku, zaczął dostarczać innych treści, zaczął zyskiwać posług na bazie swoich opinii. I, I to akurat było fajne. I dzisiaj na przykład rozmawiamy tylko dlatego, że poszedł swoją drogą. Dla mnie jest to mega plus. I tyle. Poza tym mam wrażenie, że my się w wielu kwestiach nie zgadzamy. Myślę, że mamy inne podejście co do akcji chińskich, co do krypto, co do geopolityki. Więc tego typu debata uważam, że może dużo wnieść, w przeciwieństwie do debat z ludźmi, którzy mają bardzo poglądy podobne do mnie, bo często widzowie w komentarzach nam zarzucają, że to nie jest debata, a to jest poklepywanie się po plecach. No nie może być inaczej, jeżeli mamy zbyt zbieżne poglądy. Natomiast z czarki mamy poglądy różne. Ja pamiętam nawet w którymś wywiadzie powiedziałem, że za, będąc zapytanym o czarka, że poszedł w swoim kierunku. I to jest fajne, więc nie wykluczam debaty za, za rok czy półtorej, jeżeli to się utrzyma. No i do takich debat właśnie dzisiaj doszło. Także mam nadzieję, że dalej będzie jeszcze w swoim kierunku. Nieważne, czy to będą Chiny, czy, czy to będzie Turcja, dlatego że z poklepywania się po plecach nie wychodzi nic dobrego. Bo jeżeli jesteśmy w błędzie, to nie ma osoby, która nam może to uzmysłowić. Natomiast jeżeli się stykamy z kimś, kto ma inny pogląd i potrafi go. W mądry sposób uargumentować, obronić? No to z tego wychodzą ciekawe rzeczy. To samo pytanie do Cezarego Grafa. Jak to było te 2-3 lata temu? No i co o tym wszystkim sądzisz dzisiaj? Ja nigdy nie byłem blogerem, a na wideo to myśmy zaczynali mniej więcej szerzej razem w okolicach 2017 roku, więc to nie o to chodziło. Natomiast jedyny konflikt, jedyny konflikt, jaki ma znaczenie obecnie, to jest konflikt na Ukrainie. To nie są jakieś psztyczki sprzed paru lat na wideo czy na blogu, tylko to jest konflikt, w który my możemy być wciągnięci i który może się zakończyć katastrofą dla Polski, a dla wielu ze słuchaczy katastrofą życiową, katastrofą majątkową. To jest jedyny istotny konflikt, a nie jakieś internetowe konflikty sprzed paru lat. Druga rzecz jest taka, że pewnie będzie ciężko mi Mitterridera namówić na to, ale uważam, że my powinniśmy się zjednoczyć wokół Mencena, wokół Konfederacji. Nie ma za bardzo. Innych, sensownych wyborów, mhm. e, trzeba po prostu brać to, co jest. Wyborcy w Polsce mają to do siebie, że są e, dziwni. W sensie z 80% się często zgadzają, postulatów, natomiast jakieś 20% im się nie podoba i odrzucają, i odrzucają. Natomiast wybór jest jaki jest. Wybór jest, jaki jest. To jest, załóżmy, jako analogię można podać, pizzeria. I jest do wyboru męcen, czyli margarita, i jest do wyboru pizza z anchois, z nutellą, z ananasem i z salami, czyli ci wszyscy oszuści, którzy przez 30 lat ten kraj prowadzą i w dużej mierze rozkradają. I wyborca zamiast powiedzieć, dobra, biorę margaritę, jadłem ją już 100 razy w życiu, jest okej, okay, mówi, nie, ja chcę jelenia w kurkach. Ja chcę, ja chcę sarninę. Wymyśla. I wyjdzie głodny. I wyjdzie głodny. Reasumując, uważam, że jedyny konflikt, jaki ma znaczenie, to jest konflikt na Ukrainie. Dwa, powinniśmy się zjednoczyć. I pomimo różnic, pomimo tego, że trader uważa, że GPW jest dobre, ja, że złe. Trader uważa, że krypto jest okej. Okay, teraz ja uważam, że nie do końca to nie jest powód, żeby, żeby wojować. Ja no, też tak uważam. Dobrze. Czyli jak rozumiem, to co gdzieś tam było w sieci 2-3-4 lata temu zostawiamy z boku, no bo rzeczywiście chyba mało kogo to teraz interesuje. Myślę, że dzisiaj nie zabraknie nam czasu, czy to na gospodarkę, czy na inwestycje, czy nawet na te sprawy polskie, o których Cezary Graf tutaj. Wspomniał. Ja tylko dodam tak czysto technicznie, że do Tradera 21 będę zwracał się Trader 21, a do Cezarego grafa Cezary graf, a to dlatego, że obydwaj panowie mają na imię Cezary. I jeszcze taka sprawa do obu panów: nie bójcie się oczywiście dyskutować między sobą. To nie jest tak, że ja każdą wypowiedź będę musiał przeplatać swoim pytaniem. Byle jeżeli sobie wchodzicie w słowo, to starajcie się po kropce bezpośrednio, kiedy kontrdyskutant zakończy swoją wypowiedź. Proponuję zacząć od inwestycji i wspomnianych już tutaj dzisiaj kryptowalut, bo to jest chyba coś, co patrząc na Wasze wypowiedzi z ostatnich kilku miesięcy, różni Was teraz niemal na pewno. Przypomnę, trader21 mówił, że jesteśmy na dołku, czy prawie na dołku, warto. Wchodzić warto próbować. Tymczasem Cezary Graf twierdzi, że to jedna wielka ruletka. Więc teraz zapytam może najpierw odwrotnie czyli Cezarego Grafa co sądzisz o kryptowalutach aktualnie, o inwestowaniu w kryptowaluty? Hazard, lepsze STS-y, czy, czy Casino Poland? No kto co lubi konie, poker. Szybciej jest odpowiedź, bo tam możecie w jeden wieczór dowiedzieć się, czy wygraliście, czy przegraliście. Natomiast z krypto będziecie się patrzeć na wykresy przez następny rok, półtora, dwa, nie wiadomo. Nie wiadomo. W następnym filmie, który będzie na kanale Cezary Graf, ja wyjaśnię, co tam się stało. A tam się stała bieżąca rzecz. Kilka lat temu był bitcoin i był dolar. I dolar był wymieniany za bitcoina, bitcoin za dolara. Natomiast po czasie powstały stablecoiny, które są emitowane z powietrza, i jak ja to nazywam, krasnalcoiny, czyli tysiące, tysiące, dziesiątki tysięcy altcoinów, które są emitowane z powietrza. I jedna rzecz w życiu jest stała. Dwie właściwie. To jest chciwość, i koszty działalności. I w momencie, jeśli powstaje sposób przy pomocy fikcyjnych dolarów wyprowadzania dolarów prawdziwych z systemu, a zgodzimy się co do tego, że na świecie niezmiennymi rzeczami są chciwość i koszty działalności, to jest oczywiste, że prawdziwe dolary będą wyciągane z chciwości i przez koszty tych różnych działalności. Co zaowocuje tym, że ich w pewnym momencie zabraknie? Co ciekawe, teraz zaczęła się panika ze względu na różne czynności sec w stosunku do Binance, do Coinbase. Prawdopodobnie w zanadrzu kolejne giełdy, być może Kraken, zobaczymy. I jeśli tam jest pokrycie niewystarczające, a ja uważam, że od przynajmniej dwóch lat jest, w prawdziwym dolarze. To teraz ta reszta prawdziwych dolarów uważam, że wyparuje z w w systemu. Co skończy się tym, że reasumując, dobra, może kupiliście na lokalnych dołkach, ale koniec końców zostaniecie z Krasnalkoinami, z czymś, co jest wymienne na nic. Z czymś, co jest wymienne na nic. Dla mnie hazard. Jeżeli się natomiast mylę, to i tak uważam, że dobre jest trzymanie się z dala od kryptowalut, bo z punktu widzenia majątkowego ważne jest nieuczestniczenie w hazardzie, a nie wygrywanie w hazardzie. Tu nie o to chodzi, żeby dobrze obstawić konia, tylko żeby nie obstawiać koni. Trader 21. Yy, to ja, może przekonanie. Czarek, zadam Ci dwa pytania. Jedno. Jaka jest wartość, czy wiesz, jaka jest wartość globalnego rynku wszystkich kryptowalut? Albo weźmy dla uproszczenia, kapitalizacja stu największych projektów oraz łączna kapitalizacja wszystkich globalnych akcji oraz obligacji? No tam jest razy 100 różnica, mniej więcej jest. Słucham? Chyba. Razy 100 jest różnica około dla akcji, jeśli nie lepiej. No właśnie, przyjmijmy, że, że bilion dolarów jest we wszystkich największych projektach kryptowalutowych. Akcje będzie jakieś 120 bilionów, obligacji 200 z kawałkiem. Więc idąc tym tokiem myślenia, nie powinniśmy mieć akcji, nie powinniśmy mieć akcji, e, obligacji i jakichkolwiek innych instrumentów finansowych, bo nie będą one wymi wy wymienialne na, na tą warunkę. Bo jeżeli dzisiaj mamy krypto, a uważasz, że ona nie ma w żadnych pokrycia w dolarach, które są kreowane z powietrza, zgadza się. To idącym są samym tokiem myślenia. Nie powinniśmy być w akcjach, nie powinniśmy być w obligacjach, nie powinniśmy być kompletnie w niczym. Bo każde z aktywów, w które możemy inwestować, włączając to nieruchomości, musi być wymieniane na jakąś formę waluty. Mi osobiście nie robi różnicy, czy będziemy mieli za rok krach na dolarze, na złotówce, czy na innych walutach. Bo ja wolę mieć aktywa, które zyskują na wartości. Nie w cenie, tylko zyskują na wartości. Nawet w wyniku, powiedzmy, chciwości ludzkiej, niż siedzieć w walucie, która, jak powiedziałeś, powiedzmy, zmierza do, nikąd. A odnośnie tego, czemu ja w ogóle jestem na, na rynku krypto? Dlatego, że uważam, że znam się już na tym rynku. Nie byłem nim w 2017 roku przez całą HOSE, dlatego że mimo iż widziałem chciwość, widziałem możliwość zarobienia na tym rynku, a później widziałem objawy bańki, to nie dotykałem ani nie kupowałem kryptowalut, ani ich nie shortowałem w żaden sposób. Cały 2018 rok poświęciłem na studiowanie tego rynku, głównie w kontekście płynności oraz psychologii, dlatego że użyteczność projektu danego w ciągu roku. Nieważne czy to Citirum, Polka, Atom, Matic może się zmienić o 10-15%, natomiast jego cena może się zmienić w wyniku Hossy o razy 20 bądź minus 80 czy minus 95%. Więc na tym rynku psychologia i płynność to są dwie najważniejsze rzeczy. Czemu w ogóle teraz wróciłem na, na rynek? Bo widzę ogrom podobieństw do 2019 roku. Mimo, że dzisiaj moja wiedza jest dużo, dużo większa niż 4 lata temu, Wtedy, ze względu na bardzo dużą skalę spadków przekraczającą 85%, ze względu na bardzo wysoki pesymizm, wręcz masowe infolinie wsparcia dla samobójców oraz ataki medialne dla niedobitków. Przykład: zaraz po konferencji w Davos w 2019 roku, wszędzie słyszeliśmy, że Bitcoin idzie do, do zera. I dla mnie było to ewidentnie zaplanowany atak, żeby wybić niedobitków, którzy są na tym rynku mimo bardzo dużych spadków. Chwilę potem wszedłem na rynek krypto. Po, czy po to, żeby sprzedać po miesiącu po dwóch? Nie. Zaczynałem budować pozycje. Dopiero z czasem wychodziłem. Każda moja transakcja była zyskowna. Niektóre to było kilkaset procent, niektóre to było pięćdziesiąt procent, ale każda była zyskowna. Więc na tym właśnie bardzo niskim poziomie sentymentu, na dużym pesymizmie, po prostu kupiłem krypto, a później im było drożej, im więcej hazardzistów ciągał ten rynek, tym więcej wyprzedawałem. Warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy ja wchodziłem na rynek krypto, wiedziałem, że nie mam dużej wiedzy, więc zainwestowałem tylko i wyłącznie 4% mojego kapitału. Później po bardzo dużych wzrostach i jednoczesnym redukowaniu pozycji doszedłem aż do 17%. To pokazuje, jak gwałtowne wzrosty były na tym rynku. Wyszedłem całkowicie. Nie wiem, czy nie jestem jedynym, nazwijmy to blogerem, czy osobą, która jest jakąś powiedzmy. Jakimś wskaźnikiem, jakimś, na jakim można się w pewnym stopniu wzorować, która całkowicie wyszła z krypto. Pod koniec 2021 roku wypuściłem ostrzeżenie rynkowe i z krypto się wycofałem. Ostatnie jakieś niedobitki sprzedałem na początku 2022 roku. I cały 2022 obserwowałem tylko spadki. Widziałem, co się dzieje na giełdach, jak ludzie tracą kasę. Widziałem, co się działo, co się działo z Luną, widziałem, co się działo z FTX-em. I obserwuję takie rzeczy nawet dzisiaj. W listopadzie stwierdziłem, znowu jest atak, bo zauważyłem w czterech językach, po polsku, angielsku, hiszpańsku i po niemiecku identyczne nagłówki wszędzie w mediach finansowych. Bitcoin spadnie poniżej 10 tysięcy. I oczywiście brałem pod uwagę takie rzeczy. Natomiast dla mnie to był sygnał, jesteśmy blisko dołka i mamy powtórkę ze stycznia 2019 roku. Historia lubi się powtarzać. Dokonałem pierwszych zakupów, później dokonałem drugich. Wczoraj, czyli 7 czerwca, dokonałem trzecich i dzisiaj jakiś udział, udział krypto w moim całym portfelu to jest 7,5%. Docelowo bardzo byłbym szczęśliwy, gdyby kiedyś, kiedyś, wkrótce doszło do jakiegoś spadku, dlatego że chciałbym, żeby moja docelowa pozycja pod tą hossę oscylowała gdzieś w okolicy może, może 10%. Przy jakimś strasznym spadku pewnie bym wszedł 12%, ale nie więcej. I to jest budowa mojej pierwszej pozycji na kolejne półtora roku, na dwa. Wszystko jest zależne od tego, kiedy banki centralne wrócą do, do, do druku Kiedy ulica zacznie dostrzegać, że już nie jesteśmy w bessie i Czynnikiem przemawiającym za tym, że BESSA jest już za nami, że ten dołek z końca listopada jest już za nami, to jest to, co się stało w ciągu ostatniego tygodnia. Amerykańskie organy y, regulatorskie zaatakowały Binance, zaatakowały Coinbase, czyli największe giełdy na świecie. I co się stało? Obsuwa na Bitcoinie na Ethereum była rzędu 4 czy 5%. Gdybyśmy byli w Besie, gdyby do tego doszło jeszcze powiedzmy pół roku temu, to spadek raczej byłby na poziomie 15%. Co więcej chwilę, chwilę kolejnego dnia my w zasadzie wróciliśmy do, do punktu wyjścia. Także ja nie mówię, że absolutnie teraz będziemy szli ostro do góry. Wręcz życzyłbym sobie, gdyby dalej doszło do spadku, bo mógłbym po prostu jeszcze troszkę krypto dokupić. Uwaga, Bitcoina i Ethereum. W tych dwóch kryptowalutach mam w tym momencie mój portfel kryptowalutowy. Na początku bardzo mała część poszła w Matika, z którego wyszedłem i przerzuciłem kapitał do Ethereum. I teraz najważniejsze pytanie. Czemu ja w ogóle jestem na tym rynku? Otóż, no właśnie, gdyby, właśnie. gdyby spełniła się czarka przepowiednia, czyli Bitcoin spadnie do zera, Ethereum spadnie do zera, Środki zostaną znacjonalizowane, co ocenia no, możliwe, ale skrajnie mało prawdopodobne to kapitał. Nigdzie nie powiedziałem, że Bitcoin spadnie do zera i Ether spadnie do zera nigdzie. Okej, okay. ale, ale to, to jest tylko moja teza. Na, nawet kiedyś włożono mi ją w usta w jakimś wywiadzie, gdzie ja cytowałem ludzi z Davos. Czyli Bitcoin spadnie do zera z 2019, a ktoś to włożył w moje, w moje usta. Na szczęście zostało to bardzo szybko usunięte. Ale zakładając czarne. Poczekaj... to moja prognoza, powiedziałeś, że to moja prognoza, a ja takiej prognozy nigdzie nie stawiałem. Okej, okay, przepraszam, w takim rozumie. razie. Nie, nie zakładając nie najczarniejszy scenariusz, że stracę 100% kapitału na pieniądze, które na moje inwestycje w krypto, to ciągle widząc, jaki jest potencjał do wzrostu, relacja zysk ryzyka jest absolutnie po mojej stronie. Dlatego, że nawet gdybyśmy wzięli. Poprzedni cykl, no to Bitcoin podroża jakieś 23 razy, od Dołka do ATH i Ethereum około 50 razy. Zakładając, że wyciągniemy z tylko 20% tamtych wzrostów, no to mamy wzrost razy 4 bądź razy 12. Ale to jest hazardowe myślenie. To jest, to jest wysoce hazardowe myślenie. To I jest to hazardowe jest, myślenie. To jest niepoprawne majątkowo zupełnie. I ten argument, że rynek akcji jest 100 razy większy od rynku krypto, jest uh -huh. argumentem też nietrafionym, bowiem rynek krypto jest dla przykładu 100 razy większy, czy milion razy większy od rynku beczek palikota, czy kuponów bukmacherskich. Ale to, to nie jest argument, Czarek, że warto, w takim że warto razie. inwestować. Czy wy macie pewność, że wyciągniecie pieniądze na samym końcu? Pan Tomczyk jasno mówi, ja to też widzę w różnorakich sygnałach, że jeżeli mowa o większych wypłatach obecnie prawdziwego dolara, prawdziwego euro, nie 300 dolarach to są problemy. Żądają dokumentów, robią wymysły, Oczywiście. Próbują, tego, próbują tego nie wypłacić. I to jest już, zaczął się, dopiero co zaczął się, zaczęła się panika odnośnie Binance i Coinbase spowodowana sekiem, reszta dolarów zniknie. Tam nie będzie dolarów. To się niestety trader. To się niestety trader skończy jak rosyjskie spółki. Krypto czyli czyli poczekaj. Chwilkę, ale po, poczekaj. No dobrze, Za, zakładając, że nie trzymam na giełdzie Binance, tylko trzymam na zewnętrznym portfelu. Wła, właśnie dostałem trezora, bo ze względu na mikro ryzyko związane z Ledgerem, przerzucam moje krypto na, na trezora. Zakładając, że trzymam tam powiedzmy Bitcoina i Ethereum. Co się może stać według Ciebie? Najczarniejszy scenariusz? Dla Ciebie nic, bo Ty sobie po prostu zrobisz jak ze spółkami rosyjskimi, czyli to spadnie powiedzmy 95%, a Ty stwierdzisz, to było tylko kilka procent portfela i to jest ok, bo to jest mądre mhm. akurat mieć kilka procent w Rosji i kilka procent w krypto, a, a nie 90%. Oczywiście. Natomiast. natomiast Uwierz mi, że pomiędzy słuchaczami są modele, którzy mieli 90% w Rosji, i są modele, którzy mają 80-90% w krypto. Nieważne czy na trezorze, hmm. czy na. Ale finansie. ja jasno powtarzam, ile. Oni ile tego jadam. nie wytrzymają. Ty sobie to przetrwasz Ale poczeka, procentami ale, w krypto. Ale odpowiedz Co? mi na bardzo precyzyjne pytanie: Co musiałoby się stać żeby te pieniądze, które mam na trezorze, na którym zaraz będę miał na trezorze, w tym momencie są jeszcze na ledgerze, żeby ich wartość spadła do zera. Do zera to jest raczej niemożliwe. Albo bardzo, bo, no zawsze, dobra. bo zawsze się ktoś znajdzie, kto coś tam zapłaci za tego bitcoina. Natomiast jeżeli się rozwali Tether, rozwali się Binance i okaże się, że ta cena, którą my dzisiaj widzimy, to jest cena w Tetherze, a nie w dolarze, to zaczną się ustalać nowe ceny dolarowe. Da, bitcoina, Etheru i innych kryptowalut. I one mogą Czarku. być zgoła różne od tego, co się wyświetla. Czy teraz. wiesz, czym jest arbitraż? Jeżeli Nie. nagle się okaże, że wartość Tethera spada powiedzmy do 90%, tak jak niedawno się stało z USDC, to, to będziesz mógł wyciągnąć o 10% więcej. Kapitału do tetera którego wartość spadła do 90%, niż do dolara. Masz kilka różnych stablecoinów. Rynek nie, różni, nie lubi próżni. Owszem, ja sobie mogę poradzić za, na różne sposoby z wieloma rzeczami, ale nie zakładam takiej możliwości, trzymając poza systemem krypto, że ich wartość spadnie do zera. A przynajmniej nie, nie otrzymałem od ciebie przekonującej ja e, też argumentacji. Uważam że do zera nie spadnie. No tak, że, że stracę te pieniądze, ale ja mogę Aczkolwiek stracić na kil... Jeżeli się pojawisz jest... się tutaj, przyłożysz mi pistolet do głowy, to być może uzyskasz 24 hasła i być nie, może wyciągniesz to, to, co mam na... Nie, nie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, co się wyświetla, to może być w TDR-ze obecnie, a nie w dolarze, bo z wypłatą dolara są coraz większe problemy. Przepraszam, jak stop, się pojawią dolarowe, wczoraj... to będą 99% niższe mogą być. Nie twierdzę, że 90%. Ale ja nie muszę 98, przechodzić 98, przez. 7. Nie... I będzie z, ak z akcjami rosyjskimi. Zostawisz to, ale minus 97%. Nie muszę przechodzić przez Tetera. Wczoraj, ze względu na to, że dokonywałem zakupów na spółkę. Ale Tether jest do... jak botox w ustach. Czy to ja on tetheru. pompuje, On pompuje to, co widzisz teraz na rynku. Zrozum, że. Daj, daj mi rozwinąć temat. Po pierwsze, rzecz, Tether nie jest mi do niczego potrzebny. Ostatnich zakupów dokonałem za euro, bo miałem po prostu nadpłynąć w euro i te środki przelałem na, na Coinbase. I nie był mi do transakcji potrzebny ani złotówka. Ani dolar, ani Tether, ani USDC, ani BUSD. To jest pierwsza rzecz. Posłużyłem się walutą, której jeszcze nie zdążyłeś za zaatakować. I tak samo mogę wyjść z powrotem do euro i mogę zrobić transfer na moje konto bankowe w euro. Oczywiście jest pewne ryzyko, że operator giełdy pod naciskiem seku u czy innych regulatorów będzie mi utrudniał wypłatę pieniędzy. Zwłaszcza, że nie są to małe kwoty. Ale żeby tego uniknąć, przesłałem mu w zasadzie moi pracownicy... Wszystkie możliwe dokumenty, które były wymagane, i mam najwyższy stopień weryfikacji konta. Jeden z moich pracowników, nie przepraszam, nie pracowników, osób, które kopiują moje ruchy, wysłał ostatnio pytanie, że wysłał na jakąś giełdę 70 tysięcy złotych i mu wróciło, bo przelew był podejrzany, bo być może przechodził przez jakieś bramki i nie, nie przeszedł bezpośrednio z konta. Osoby, która jest przypisana do tego konta na giełdzie maklerskiej. Ale ja szczerze mówiąc, nie miałem jeszcze żadnych takich sytuacji, żebym miał problem z odzyskaniem tych środków. Jeżeli się okaże, że przykładowo, nie wiem, z kwoty X chcę wyciągnąć 20%, a giełda Binance mi, mi to utrudnia, to przeleję te pieniądze, być może z wykorzystaniem któregoś stablecoina, na inną giełdę, z której dokonam wypłaty. Rynek nie lubi próżni. Dobrze, nie, nie rozumiem, widzę, że widzę, że tu nie dojdziemy nie, do, do porozumienia, nie. ale w każdym razie. Zro, zrozum, że Tether jest największym stablecoinem i to, że wykonałeś transakcję pomiędzy, przykładając na waluty fiat, e, złotówką polską, a kuną chorwacką, to nie znaczy, że upadek dolara, czyli w tym przykładzie Tethera, nie wpłynie na te waluty. Dobrze, to, to teraz za, zadam Ci proste, proste pytanie i spróbuj na, na nie odpowiedzieć, zastanów się. Jest, przyjmijmy hipotetycznie, że jesteś inwestorem, który siedzi na rynku krypto. Trzymasz pieniądze w Tetherze, bo uważasz, że ceny będą kryptowalut w większości niższe niż dzisiaj. Nagle widzisz, Tether spadł do 90 centów. Co robisz? I wszędzie słyszysz panika na Tetherze. Co robisz w tym momencie? Prawdopodobnie staram się pozbyć Tethera. W jaki sposób? Dlaczego do 90, a może do 1 centa od razu? Ale poczekaj, nie, zazwyczaj to nie. odbywa się skokowo. Widziałeś co się działo na USDC? Ale tak, chciałbym się zapytać. Noc czy dwie i było pozamiatane. Z UST, mówimy o UST. Mówimy o czymś, którego kapitalizacja wynosi 50 miliardów czy 40 miliardów dolarów na dzisiaj. Dobrze, żeby Siedem, się uświadomić 70, 70 albo 80 wymyślona i właśnie zabranie tej wymyślonej kapitalizacji sprawi, że Ether i Bitcoin w dolarze nie wtedy, że spadną. Poczekajmy, zobaczymy. Poczekajmy, zobaczymy, Dobry. niech czas rozsądzi. Chciałem ci tylko uświadomić jedną rzecz. W trakcie trzech ostatnich yy, takich, czy to ataków na stablecoiny, czy ich załamania, kiedy odpegowywały się, kapitał, który z nich uciekał, szedł, mówi w tych ostatnich, do głównych kryptowalut. Bo inwestorzy zdawali... So, czy mógłbyś mnie nie przerywać? Proszę zdawali sobie fejmy. sprawę z, je, z jednej rzeczy. Wartość może Tetera dalej lecieć. Tetera USDC. I się zastanawiali, czy powinienem skaszować się do dolara i ryzykować, że wypłacą mi te środki, czy zostawić środki, które nie są w żaden sposób gwarantowane, czy może bezpieczniej przerzucić je do bitcoina, wyprowadzić je na trezora, Ledgera czy inne miejsce poza giełdę. I wiesz co się stało? Dochodziło wtedy właśnie do wzrostu głównych kryptowalut. Bo większość inwestorów wybierała bezpieczeństwo, i migrowała do bitcoina, wyciągała go szybko z giełdy poza, poza system, żeby nie siedzieć ani w Tetherze, ani w innych stablecoinach, ani w gotówce, nieważne czy to był dolar, czy to euro, trzymanej na giełdzie. To. Wiem, że niestety większości słuchaczom się to wymyka. Ubolewam nad tym. Oczywiście. To jest, to jest miraż. Ze względu na Tether, ze względu na Wash Trading, który oni robili przez ostatnie lata, wyświetlające się ceny obecnie są cenami e, mirażowymi. Niech czas poczeka, pożyjemy, zobaczymy. Pożyjemy, Dobrze. zobaczymy. Wojtku jeszcze, żeby nim... Może nie odchodźmy jeszcze na chwilę, bo, bo ten temat jest rzeczywiście ważny, bo temat krypto emocjonuje ludzi. Trzy rzeczy, żeby ludzie nie popełniali błędów, bo tutaj mogą odnieść wrażenie, że tylko zagrożenie jest związane z Tether'em. Nie, zagrożenie jest związane z giełdami, na których trzymacie. Więc starajcie się nie trzymać swoich krypto na giełdach. Upadł FTX, upadało wcześniej giełdy, więc nie ma żadnej logicznej przesłanki mówiącej yy, o tym, że nie upadnie. Czy to Binance, czy Coinbase, czy, czy Kraken. Druga rzecz. Nie mamy stuprocentowej pewności co do tego, że ledger jest bezpieczny. Pojawiło się tylko i wyłącznie małe zwątpienie, dlatego ja przenoszę od razu na, na trezora. Owszem, są na tym rynku zagrożenia, są problemy z wypłatami, ale jest to związane wcześniej. Wczoraj kupowałem jedną nieruchomość i 90% dokumentów, które musiałem dostarczyć, to były dokumenty związane z udowodnieniem, że pieniądze pochodzą z legalnego źródła. 90% dokumentów, 23 różne dokumenty musiałem przedstawić. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie giełd kryptowalut. Cały świat finansowy idzie w tym kierunku. Dobra. Nie w Turcji, nie w Turcji, ale tak. Cały zachodni świat finansowy cały zachodni. idzie w tym kierunku. To ja może teraz wejdę w słowo. Do tematów geograficzno-geopolitycznych jeszcze dojdziemy. Zamykamy tym samym niejako ten wątek kryptowalutowy i idziemy dalej. Panowie. Rynek nieruchomości w Polsce, czy niezmiennie jesteście wobec niego sceptyczni i stronicie od tego rynku? Tym razem pierwszego poproszę o odpowiedź Tradera21. Wojtek, wiesz, na rynku nieruchomości są najważniejsze trzy rzeczy. Lokalizacja, lokalizacja, jeszcze raz lokalizacja. Ja na przykład w Polsce nie inwestuję w ogóle, bo nie mieszkam tam od 10 lat. Uważam, że jest relatywnie drogo. Ale również drogo jest na rynku hiszpańskim, w szczególności na majorce, co nie przeszkadza mi skupować zazwyczaj w jakichś paczkach nieruchomości generujących około 7-7,5% rentowności. Więc uważam, że jeżeli człowiek ma łeb na karku i potrafi coś dobrego wyszukać, dużo taniej poniżej wartości rynkowej, jest w stanie coś przerobić, zorganizować tak, żeby było to dużo bardziej atrakcyjne niż, <laughs> niż to, co jest dookoła na rynku. To się, to się wszędzie odnajdzie. I, i tyle. No, nie, nie wiem, co, co jeszcze mógłbym dodać. No, czynnikiem, który może popchnąć ten rynek nieruchomości w Polsce, na przykład, są te sławne i skrajnie idiotyczne kredyty na, na 2%. No bo to nie jest nic innego jak rabowanie szerokiego społeczeństwa inflacją, no bo ktoś się musi na to zarzucić i pewnie zrzuci się do drukiem, po to, żeby ktoś inny mógł. Kupić swoją nieruchomość i płacić 2% odsetek w obliczu, pewnie realnie. Na razie nie wiem, ile jest inflacja w Polsce, ale pewnie powyżej 10%. A w perspektywie powiedzmy 5 lat, realna uśredniona będzie pewnie powyżej 15%. Więc to jest dotowanie po prostu ludzi, którzy mogą wziąć, wziąć kredyt z pieniędzy tych, którzy oszczędzają. Ale tak, jak powiedziałem, jeżeli masz łeb na karku, to nawet na drogim rynku będziesz w stanie się, się odnaleźć. Cezary Graf. No konkurencja to mówi o kredytach na 0%, konkurencja polityczna, ta pizza z nutellą, z Anshua i z salami, Oni, a może pojawią się trzeci, którzy powiedzą na minus 2%, dlaczego nie, no to trwa idiokracja, więc to jest całkowicie możliwe. Stając w prawdzie, powinniśmy to traderze zrobić, to i ty i ja żeśmy się mylili od 2017 roku odnośnie cen polskich nieruchomości, bo one nominalnie wzrosły. No nie da się kłócić z rzeczywistością, one po prostu wzrosły. Oddzielnym tematem jest, kto co zrobił z tymi pieniędzmi, jeśli sprzedał w 18, 19, gdzie ceny były niższe, ale się łatwo sprzedawało. Teraz się trochę trudniej sprzedaje. Zobaczymy, co zmieni ten darmowy kredyt. No może znowu ruszy. I jakby kluczowe było to, co, co ktoś zrobił z pieniędzmi, jeśli sprzedał w 2018, w 2019, bo to Pięknie wyglądało na górkę wtedy, to czy włożył w krypto, czy włożył w złoto, czy włożył w dolara, czy włożył w rzeczy, w których stracił. 50, 80, 90%. To, to jest kluczowe. I ja uważam, że tak naprawdę największym problemem w Polsce nie jest to, że ludzie mają za mało składników majątkowych w Polsce, bo mają pracę biznes, praktycznie zawsze mają nieruchomości własne, mają działki, masę działek, mają potencjalne nieruchomości spadkowe, mają konta bankowe w Polsce, mają konta maklerskie w Polsce, bo najłatwiej je otworzyć, są po polsku e, interfejsy i Pita wysmarza taki broker, no najłatwiej jest to zrobić. To nie jest problemem. Problemem jest, że mają za mało na zewnątrz. I tu już nawet nie chodzi, czy na Teneryfie, czy w Stambule, czy, czy w Azji Południowo-Wschodniej. Za mało mają na zewnątrz. I szczególnie portfele znaczące i średnie powinny mocno majątkowo rozważyć wyjście z częścią składników majątkowych poza teren RP. To można zrobić elektronicznie oczywiście. Tu nie trzeba walizami wywozić metalu czy, czy gotówki. Ja bym, tutaj, ja bym tutaj też uważał, szczerze mówiąc, bo ja wszędzie w koło słyszę, jak, jak atrakcyjny jest rynek w Hiszpanii, że tu jest zawsze słońce, tu zawsze będą turyści i tak dalej. I wiele osób kupuje nieruchomości po skrajnie, ale to skrajnie zawyżonych cenach. Będąc tutaj na miejscu, będąc już można powiedzieć lokalesem, uważam, że. Nie, nie płacę, nie zapłaciłbym więcej niż 60% oficjalnych, yy, oficjalnych cen. Natomiast wiele osób porównuje teraz ceny nieruchomości, powiedzmy na, na Costa Blanca, w jakichś małych miejscowościach, nie wiem, jakiś Benidorm, który wygląda jak, jak Hongkong, chyba najbrzydszym w w Hiszpanii, yy, porównuje do centrum Warszawy i widzą, że, że jest taniej, to ja sobie kupię tą, tą nieruchomość. Ja uważam, że dużo lepiej jest przed zakupem pojechać, pomieszkać, wynająć. Nie wiem, jakie są w Turcji koszty około zakupowe, ale w Hiszpanii jest to około 10%. Jest to mniej więcej ekwiwalent, zależnie co wynajmujesz, ale można przyjąć jakieś 3 lat najmu. Takiego przeciętnego. No, ja widzę, że temat nieruchomości jakoś bardzo panów nie zaangażował, no ale nie ma się co dziwić. Tak, jak wszyscy wiemy, jeden mieszka na Majorce, drugi w Turcji, i chyba, tak trochę kolokwialnie można powiedzieć, że mają trochę ten rynek polskiej nieruchomości gdzieś. Więc idźmy może dalej i aktywo, które na pewno ma uznanie w oczach obydwu naszych dzisiejszych gości, a mianowicie złoto. To, że jesteście raczej entuzjastycznie nastawieni do złota, to my wszyscy wiemy, więc zapytam. Jaki procent portfela inwestor powinien trzymać w złocie? Trader 21. Wojtek nie ma na to, na to odpowiedzi. Ja generalnie dzisiaj mam 30 kilka chyba procent, dużo generalnie, w, nawet nie tyle złocie, co w ekspozycji na metale szlachetne. Złoto, srebro. Większość srebra w magazynach bez słów ze względu już na, na efekt skali. Mam spółki wydobywcze i to zarówno złoto srebro, jak i palat platynę. Mm. Ze względu na wiedzę, jeżeli ktoś nie ma wiedzy absolutnie, to i zastanawia się, czy trzymać kapitał w jakichś walutach, czy to złotówka, czy to euro, czy dolar w długim terminie, to złoto jest dużo lepszym rozwiązaniem, dlatego że złoto w takim otoczeniu jak teraz, czy takim jakie mieliśmy przez ostatnie dwie dekady. Między 7,5% a 10 bije na głowę rokrocznie każdą po prostu walutę. Po prostu waluty w obecnym systemie się dewaluują w, w tym tempie, czyli tym samym, czy to dolarowa, czy to złotówkowa, czy to frankowa cena złota rośnie mniej więcej w tym, w tym tempie rokrocznie. Złoto ma tą przewagę, że jest bardzo mobilne. Czyli przykładowo, jeżeli Widzieliśmy dwóch inwestorów. Jeden miał pięć nieruchomości w Kijowie czy odpukać na wschodzie Ukrainy, a drugi miał ten sam wartość w złocie. No to dzisiaj sytuacja wygląda całkowicie odmiennie. Też uważam, że nie powinniśmy iść w kierunku no, takich skrajnych opinii jak Peter Schiff, czyli będzie hiperinflacja, i to, to samo słyszymy od jakichś 15 lat. I, I tylko złoto cię ochroni i zapomni o innych aktywach, no to, to też nie jest dla mnie. Uważam, że jeżeli ktoś ma małą wiedzę finansową, to powinien unikać instrumentów, które są notowane na platformach z prostej przyczyny. Naszym największymi wrogami jest, jest nasza psychika. Czyli przykładowo, jeżeli poradzimy komuś: wpakuj sobie 20% swego majątku w złotą monetę, to nie kupi, schowa gdzieś i o nich zapomni. I, i tak być powinno. Ale jeżeli mu powiesz Załóż sobie platformę makroerską. kup ETF na złoto. Nawet jeżeli on jest zabezpieczony fizycznym metalem, trzy dni masz substytut, to ta osoba będzie na początku co dwa dni, czasem codziennie wchodziła na platformę i sprawdzała, czy zarobiła, czy zyskała. Jak, jak pojawi się tam jakiś minus na czerwono przecież w ten sposób operatorzy platform działają to od razu pojawią się w nas emocje, kurczę, jesteśmy tyle w plecy. I w drugą stronę. Jeżeli zaczną zarabiać, czemu nie dokupiłem więcej? I się pojawia chciwość, pojawia się hazard. Więc dla nowych inwestorów zdecydowanie to powinny być inwestycje w fizyczny metal. Jeżeli ktoś nie ma go naprawdę gdzie przechować, albo się skrajnie tego boi, no to ETF zabezpieczony fizycznym metalem jest jakąś alternatywą. Absolutnie nie powinni dotykać ETF-ów bez, bez fizycznej możliwości. Boże, bez fizycznego zabezpieczenia, oparte na kontraktach terminowych, na, na złoto. Natomiast ostatnim jakby takim etapem dla osób, które już mają już nawet nie tylko wiedzę, co doświadczenie, obyli się ze spadkami, wzrostami i tak to są spółki wydobywcze. Także tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo możemy sobie tą miarkę, ile powinieneś mieć w złocie, Zależne. Uzależnić od tego, czy są jakieś alternatywy, czy ludzie potrafią inwestować na rynku akcji, nieruchomości, rejtów, surowców i oni powinni mieć naturalnie mniej pozycji w złocie i wręcz trochę w spółkach wydobywczych, a jeżeli mówimy o jakichś starszych osobach, no mój dziadkowie na przykład wiele, wiele lat temu, nie wiem, z dekady poprosili mnie o wskazanie, gdzie oni mają przenieść swoje oszczędności, bo tak tradycyjnie trzymali pieniądze na lokacie, wiedzieli, że te lokaty nic nie płacą, inflacja jest wyższa. I wiele lat temu i podzieliłem po prostu kapitał. Jedna trzecia złoto, druga trzecia w srebro i jedna trzecia w franki szwajcarskie. I na każdym z nich wyszli bardzo dobrze. Także ile osób, tyle, tyle opinii. Cezary Graf, złoto i jaki procent w portfelu? Znaczący. Do 40%, nawet, ale to zależy, a i moim zdaniem nie tak bardzo od doświadczenia, bo złoto jest proste. Ja wiem, o czym tu trader mówił. Mówił o emocjach związanych z wahaniami kursów, różnych instrumentów opartych na złocie. Natomiast tu bardziej to zależy od tego, czy w majątku jest miejsce na zagraniczne nieruchomości i paszport. Bo jak jest, to siłą rzeczy trochę mniej jest potrzeba złota. Jak nie ma, jeśli to jest majątek. 100 tysięcy złotych czy 200 tysięcy złotych. Tam jest tak naprawdę miejsce na złoto, moim zdaniem, dobre akcje chińskie, dobre amerykańskie i troszeczkę gotówki. Więc siłą rzeczy to złoto musi dojść do 40%, nawet e, w, w takim małym majątku. W większym jest większe pole manewru. Moim zdaniem złoto można dopuścić tylko w dwóch formach. W formie pierwszej pod tytułem... Metalu fizycznego, jednącjowych monet z kanonu, przechowywanych pod własną kontrolą. W minimum dwóch, optimum trzech miejscach z jedną zaufaną osobą, która wie, tak uważam, że najlepiej jest to robić. Druga opcja to są, to są akcje dużych górników trzymane u brokerów najlepiej będących bankami. Całej reszty ja osobiście nie rozumiem na zasadzie kupowania czegoś, nie, nie zabierania ze sklepu. Czyli kupuję w sklepie i nie zabieram z tego sklepu, trzymam w magazynie. Nie rozumiem tego. E, uważam, że to, to, to nie jest dobry pomysł. Natomiast niech każdy czyni jak uważa. Niech każdy czyni jak uważa. Złoto jest owszem bardziej mobilne od e, nieruchomości, natomiast na pewno nie jest bardziej mobilne od e, akcji u zagranicznego dużego brokera będącego bankiem. Bo spróbujcie przewieźć 100 uncji przez Okęcie czy 500, a tym bardziej w zamieszaniu wojennym. Bardziej w zamieszaniu wojennym. Bardzo niemobilna historia, więc owszem, mobilniejsze niż nieruchomość, ale zdecydowanie mniej mobilne od dobrych akcji u zagranicznych brokerów. No i tutaj kłaniają się właśnie zagraniczne magazyny, których powiedziałeś, że, że nie rozumiesz, dlatego że część mojego metalu, większość mojego srebra jest przytrzymywana w magazynie bezcłowym w Szwajcarii, w Curichu, najbezpieczniejszej lokalizacji w Europie. Z niesamowicie wysokimi normami poszanowania prawa własności. Jeżeli chodzi o złoto, no to mam je w kilku krajach. Między innymi także w Szwajcarii, właśnie w magazynach. Dlatego, że nie chcę brać na siebie ryzyka, właśnie tego, co powiedziałeś, trudności w przewiezieniu przykładowo 100 uncji złota, czy wywiezieniu tego ze sobą. Jaka jest przewaga tego rozwiązania ponad, powiedzmy, trzema dobrymi górnikami srebra u dużego brokera? Taka, że jeżeli dochodzi ci do większego konfliktu i musisz uciekać z danego kraju, to zazwyczaj dochodzi też do paniki na rynkach akcji. Przykładowo w okresie paniki covidowej GDXJ, czyli ETF na szeroką gamę górników potaniało o 60%. W tym samym czasie cena fizycznego złota podrożała o 20%. No tak, ale, ale to jest w jednym miejscu, natomiast akcje można przenosić od brokera do brokera. Chyba, że ci właśnie broker upadł albo akcje zostały zamrożone i musisz poczekać 8 do 10 miesięcy. Aż syndyk wskaże, poprosić o inne konto alternatywne, na które ci może tę akcję przesłać. Tak samo jak magazyn może stwierdzić, że no nie miał tyle samo od srebra, ile deklarował, że ma, bądź coś innego się wydarzyło. A wiesz, jaka jest ja różnica bardziej, pomiędzy złotem ja, alokowanym ja bardziej a nie bankowi, alokowanym? bankowi zagranicznemu, szwajcarskiemu, duńskiemu, amerykańskiemu, niż w firmie pod tytułem magazyn. O, owszem, być może tam są. Stare, dobre firmy, ale banki są przypięte do drukarki, i dlatego wolę banki. Banki często się ratuje kosztem ich klientów. A jeżeli masz. Nie, nigdy, nigdy na Cyprze minimalnie nauczyli się w 2013 roku. Od tego momentu, gdzie tam w trzech bankach ścieli 8% powyżej 100 tysięcy euro, od tego momentu żaden klient banku na zachodzie nie stracił. Nie, nie znam przykładów. w każdym bądź razie tracą obligatariusze, tracą akcjonariusze, owszem. Natomiast klienci? Nie, nie. Poczytaj o historii Lumisu. Zobaczysz, jedna z największych firm na świecie zajmujących się przechowaniem kosztowności, bardzo bezpieczna, bardzo, powiedziałbym, dochodowa, bo mają świetny biznes, który praktycznie nie ma konkurencji. Nie trzymałbym tego we Frankfurcie czyli w jurysdykcji Unii Europejskiej, czy w Londynie. Ale czy Szwajcaria, czy Singapur uważam, że bardzo podnoszą poziom bezpieczeństwa. Jest to jednocześnie miejsce, w które chciałbym się ewakuować, gdybym mieszkał w Polski w trakcie jakiegoś konfliktu. Jedynym moim takim, powiedziałbym, znakiem zapytania było to, czy Szwajcarzy wpuszczą mnie na terytorium Polski. Ale dostęp do moich kont... Mam zawsze, w każdej chwili mogę pojechać, zobaczyć moją paletę metalu, czy moją kolejną paletę w wewnętrznym sejfie, wewnątrz dużego sejfu, jeżeli chodzi o, o złoto. I jest to złoto alokowane, czyli w tym konkretnym miejscu jest moje, należące do mojej firmy, bądź do mnie jako do, do osoby fizycznej. To nie jest złoto niealokowane, tak jak sprzedają to niektóre instytucje, które. Oferują usługi. Przelej nam 1000 zł i kupisz jakiś ułamek, powiedzmy w 1000 uncjowej sztabie. To jest coś zupełnie innego. Jeżeli mamy coś wybierać, to tylko i wyłącznie metal alokowany, czyli w pełni przypisany do nas. Używasz tej firmy, jesteś zadowolony, nie mam nic przeciwko. Natomiast firma to firma, bank to bank. Kiedyś było takie powiedzenie pewne jak w banku, myślę, że ludzie sobie sami dopowiedzą resztę. Ale świat stanął na głowie, przypięto banki do drukarek i one nawet jak gubią pieniądze klientów, to drukarka im ponownie je wysyła. A tak jest to chore, natomiast z punktu widzenia klienta daje to bezpieczeństwo. Natomiast nie słyszałem, żeby firmom typu Lumis bądź innym, mhm. nie mam nic przeciwko tej konkretnej firmie, banki centralne wysyłały pieniądze w momencie, jeżeli one zgubią depozyty klientów. Nie zgubią depozytu, bo tam nie ma depozytów, tylko jest po prostu metal. Tylko no, w Curichu jest przechowywane kosztowności, nie tylko mowa o metalu, tylko także i obrazy, których wartość ostatnim razem, jak tam byłem, przekraczała 6 miliardów franków. Tylko w jednym magazynie. Ale dobrze, powiedziałeś o tych brokerach, którzy są jednocześnie bankami. Czy jesteś w stanie wskazać jeden, z którego mogliby skorzystać klienci, który Twoim zdaniem jest bezpieczny? Oj, nawet kilku Słucho. na 12 zamkniętych webinarach o pieniądzach, które wracają Słucho. w tym roku. No dobrze, Rzu rzuć jeden. Cezarygraf.com. Rzuć zapraszam. jeden. Na webinarach, zapraszam. Okej. Okay. To w takim razie, panowie, idźmy dalej. Polski Złoty. Czy w ogóle swój kapitał w jakiejś części warto trzymać w naszej lokalnej polskiej walucie? Cezary Graf. Mm, obrotowo to, co jest potrzebne danemu człowiekowi na miesiąc, dwa, firmie, na kwartał, dwa kwartały, bo ja dostrzegam pewien paradoks. Jakby wszyscy rozumieją, wszyscy, którzy myślą, że doszło w Polsce do. Tej socjalistycznej mm, licytacji, w sensie, że jakby weszliśmy na tą drogę wenezuelską. Ci mówią 500, ci 800, czy 800 już. Za chwilę się pojawią ci od 1000. Kredyt 2%, 0, pojawią się od tacy od minus 2%. E, komputer 13, 14, 15. Emerytura. Bezprecedensowe wydatki na zbrojenia. Bezprecedensowe. My mamy mieć więcej czołgów niż Francja, Niemcy, Holandia, Włochy, Portugalia, Anglia razem wzięte. My. 38 milionowa Polska i my mamy to kupić i obsłużyć. Co więcej. I to jest ewidentnie wenezuelska droga. Ludzie, którzy myślą, mówią: tak, rzeczywiście to jest wenezuelska droga. Co więcej, ci ludzie często znają historię wiedzą, że złotówka upada co 20-30 lat a od 30 paru lat tak się składa, że nie upadła. I widzą to, Widzą to, że, że znowu dochodzi do daty ważności złotówka, ale jednocześnie chcą trzymać złotówkę i akcje polskie, które są denominowane w złotówce. No, ja nie rozumiem tego. Trader 21. Polski złoty jako część kapitału. Dobra, w pewnej części się tylko szczerbkiem zgadzam. Czyli jeżeli chodzi o kogoś, kto mieszka i zarabia w Polsce, to dobrze, że miał tą poduszkę powietrzną. <laughs> przepraszam, poduszkę finansową w polskim złotym bo tutaj nie naraża się na jakieś ryzyko kursu walutowego, a chodzi o sytuację, gdzie te pieniądze są potrzebne e, tu i teraz. No to tu ewentualnie widzę sens trzymania tych sześciu e, ekwiwalentów, powiedzmy sześciu miesięcy naszych, naszych wydatków. Jeżeli chodzi o giełdę, no to tu się kompletnie z nie, nie zgadzam, dlatego że stwierdził, że giełda polska jest, jest kiepską giełdą, bo jest denominowana w polskiej złotówce. Dobrze zrozumiałem? która upada co 30 lat, a teraz weszliśmy na ścieżkę wenezuelską. No, nonsens moim zdaniem, majątkowo. Czy mógłbyś powiedzieć w ujęciu dolarowym, ile dała zarobić turecka giełda w 2022? Nie, nie inwestuje silnie na tureckie giełdzie, a szkoda, bo to będzie ja trudne. To ja ci natomiast odpowiem na to pon... Koło 100% podejrzewam. Koło 100% było najlepszą giełdą yy, na świecie w 2020 tak. roku. Turecka giełda. A tak. wiesz ile podrożała w zeszmaconej walucie? Jakieś 800%. 300? 400? No, 400%. 300, 300, 300, 30, źle źle policzyłem. Około 300, 300. 400%. W otoczeniu wysokiej inflacji. Daję Ci przykład w takim razie pokazujący, że kiedy dochodzi do wysokiej inflacji w wyniku rozdawnictwa, w wyniku drastycznie zwiększonych wydatków rządowych, pokazuję Ci scenariusz, czyli inflacji do druku, w którym ludzie zwykli z klasy średniej, szukając ucieczki przed inflacją, jak miało to miejsce w Turcji, przenieśli kapitał w dwa aktywa nieruchomości oraz akcje, doprowadzając do ich gwałtownego wzrostu cen. I to nie jest odosobniony przykład. Coś podobnego mieliśmy w Chinach w 2015 roku, kiedy najpierw ceny akcji podrożały 50%, ludzie to zauważyli, a później rzucili się na zakup akcji. Pierwotnie były akcje tanie jak dzisiaj w Polsce. Później e, zagraniczne fundusze podbiły ich cenę, ulica to zauważyła, uruchomiła się chciwość i z niskich poziomów w bardzo krótkim czasie podróżały gwałtownie. Czyli masz dwa scenariusze, w którym z niskich poziomów cenowych e, giełda bardzo mocno rośnie w wyniku jeden, chciwości w drugim ucieczki przez deprecjację waluty. Giełda turecka dała tak dobry wynik, dlatego że ludzie szukali ucieczki. Przed Lirą, która każdego dnia traciła na wartości. Więc możesz mieć inflację i możesz jednocześnie mieć aktywo denominowane w walucie, który traci na wartości, którego realnie w ujęciu dolarowym wartość się podwaja i to w ciągu jednego roku. Do czasu to to działa i to mhm. działało oczywiście. oczywiście oczywiście do czasu do momentu w którym ta waluta zupełnie załóżmy lira turecka czy złoty polski nie upadnie wtedy nagle budzisz się z tureckimi w przykładzie tureckim bądź polskimi akcjami niewiele wartymi wtedy tylko złoto i nieruchomości w danym kraju bo to bo, bo to zawsze będzie miało wartość natomiast rynek jest w stanie akcje firm firmy są w stanie mieć gigantyczne problemy w momencie jeśli Dochodzi do inflacji nie rzędu 50%, 40%, 70%, która jest jeszcze do wytrzymania, ale załóżmy do inflacji rzędu 1000%. To masz reset w kraju. Wtedy zostaje tylko złoto i nieruchomość. Są gigantyczne problemy z rynkiem. I rzeczywiście to działa, natomiast niestety tam jest ryzyko. Dlatego ja, widząc e, potencjał rynku tureckiego akcyjnego, go nie dotykałem. E, bo, bo to hazard. Czarek, tutaj nie ma logiki w tym, co powiedziałeś. E, złoto, zgadzam się, 100%. Zostanę. Natomiast jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, jeżeli masz inflację rzędu 1000%, jak powiedziałeś, to zabijasz całkowicie gospodarkę. Klasa średnia tak. zostaje natychmiast zniszczona. Ale musi, gdzieś, ale musi gdzieś mieszkać, a Migrosa czy Bogdanki na koncie nie musi mieć. Oczywiście, że tak, ale, ale zostaw na chwilkę rynek akcji. Nie mówię tutaj w tym momencie o rynku akcji, tylko mówię o nieruchomościach. Kiedy się gospodarka wali. Kiedy zniszczyłeś klasę średnią, nie mają żadnych oszczędności, zniszczyłeś firmy, tak jak sam powiedziałeś, to drastycznie rośnie bezrobocie i wiele osób staje przed trudną sytuacją. Albo sprzedam nieruchomość za bezcen, tym, którzy akurat mają gotówkę, bo wcześniej mieli pieniądze zabezpieczony w jakiś mądry sposób, e, albo z tej nieruchomości mnie wyrzucą. Muszę ją często sprzedać, bo nie mam pieniędzy na podstawowe wydatki. I ten case się powtarzał wielokrotnie. Skrajnym przykładem była Republika Weimarska w trakcie hiperinflacji, gdzie można było w centrum Berlina kupić kamienicę za uncję złota. Ten case się regularnie powtarza w Argentynie, która co 10, co 15 lat zalicza koralito i za kilka uncji złota możesz kupić fajne nieruchomości. Nie ma fizycznej możliwości, żeby nieruchomości utrzymały wysoką cenę w sytuacji, w której Wysoką wartość, przepraszam, nie cenę, bo cena może być horrendalna w emisji wartej walucie, w sytuacji, w której masz zniszczoną gospodarkę. Mylisz się, trader. W 20-milionowym Stambule, które jest miastem skrajnie przeludnionym, ludzie potrafią mieszkać po 12-15 osób w jednym mhm. mieszkaniu, nikt nieruchomości za bezcen nie sprzeda. A akcje Bo może. mają pracę w Bo jeszcze w mają scenariusz. pracę. Jakie jest i, i, i gdzie będą mieszkać? Jak, jaką mają. Jakie jest bezrobocie w Turcji? Wyższe niż w Unii, około, raportowane około 10%. Czyli jest to mniej więcej 1 trzecia bezrobocia, które było w małym mieście, z którego ja pochodzę, kiedy byłem nastolatkiem, kiedy wchodziłem na rynek pracy. Więc można powiedzieć, że nie spadły ma do zera w Twoim mieście, Słucham? w Warszawie, w tym czasie. Czy nieruchomości w Warszawie w tym czasie spadły do zera? W, do kiedy, zera? Nie, nie miejsc... nigdy nie powiedziałem, Włodawcy. że spadną do zera. Ale w J tym czasie, jest kiedy w Warszawie. Było... Jest zastój, nie ma prosperity, a nie spada do zera. I to jest majątkowo zasadnicze, żeby nie stracić, nie wyzerować konta. A to, że czasowo pójdzie płasko, czy nawet skoryguje 15%, to nie jest problem w inwestycjach. Czarek, rentowność z najmu nieruchomości w Warszawie. W okolicy 2000 roku, kiedy mieliśmy w Warszawie jakieś bezrobocie na poziomie 17%, w perspektywie Polski było to około 20%, w małych miastach czasami przekraczało 30%, to rentowność z wynajmu nieruchomości była na poziomie 10%. Nie dlatego, że czynsze najemne były tak wysokie, tylko dlatego, że ceny nieruchomości były niskie. No okej, okay, czyli znowu potwierdzasz, że nawet jeśli prosperity nie ma, są problemy, kraj ma problemy, 30% bezrobocia, inflację, to, to, to nieruchomość wytrzymuje. Jeśli nie ma tam wojny, nie rodzi się komunizm. Nie rodzi się komunizm bo to są dwa problemy, które, które rzeczywiście... Tak, jeśli, jeszcze jeśli raz. Po... Jeżeli mamy gospodarkę zniszczoną przez y, wysoką inflację, przez wzrost bezrobocia, Ceny nieruchomości będą na niskich poziomach. Jeżeli miałbym wybór w rozpadającej się gospodarce zainwestować w coś pieniądze, to nie byłoby to ani akcje, ani nieruchomości, zainwestowałbym złoto. Do momentu, w którym nie doszliśmy by, byśmy nie doszli do naprawdę ciężkiej sytuacji, i wtedy szukałbym okazji na rynku nieruchomości. Bo zawsze pojawiają się ludzie, którzy nigdy nie myślą o pieniądzach, którzy nigdy się nie zabezpieczyli, nie mają żadnej edukacji, nie chcą i są zmuszeni przez życie do sprzedaży nieruchomości, bo albo ich wyrzuci z tej nieruchomości bank, fundusz, który skupuje długi, albo ktoś ich wyrzuci, bo nie płacą po prostu czynszu. Albo jeszcze najgorszy możliwy scenariusz brakuje im pieniędzy na życie. I wtedy sprzedają mieszkanie dwupokojowe, żeby przenieść się do kawalerki, a za zaoszczędzone pieniądze kupić coś mniejszego. Są też ludzie, którzy już nie mogą utrzymać kawalerki i sprzedają także kawalerkę, żeby mieć troszkę oszczędności chociażby, żeby móc przeżyć w otoczeniu 20 czy 30% bezrobocia. I to są właśnie czynniki, które wpływają na spadek cen nieruchomości w sytuacji, w której masz bardzo wysoką inflację i duże bezrobocie. Ja stawiam tezę, że Turcja jest w pewnym stopniu podobna do Polski. Polska idzie w kierunku wysokiej inflacji, Turcja, w Turcji spada inflacja, w, w Turcji jest kontynuacja polityczna, były wybory, więc Turcja pójdzie tym tokiem, którym szła do tej pory i uważam, że w Turcji nieruchomość być może, złoto być może, w Polsce nieruchomość być może, złoto być może, ale i tu, i tu akcje to jest niebezpieczny temat majątkowy. Tylko tyle. W Turcji mogę tylko powiedzieć, że nie kupiłbym na pewno akcji po tak dobrym roku. Uważam, że teraz będą kolejne, będzie kolejny kiepski rok, może kolejne dwa lata. To swoją drogą, to co się stało w Turcji w 2022, to był evenement, bo zazwyczaj kiedy mamy do czynienia z wysoką inflacją to mamy systematycznie niszczoną gospodarkę i cena akcji przez lata po prostu spada. Dobrym przykładem tego jest Pakistan, gdzie nie poradzili sobie z kryzysem walutowym i od jakichś 6 lat systematycznie giełda traci około 20% rocznie to Był ewenement na skalę światową i na rynku nieruchomości, bo to są takie same zwroty za 22, 21, 20 to trwa od 3 lat i na rynku akcyjnym, który od dwóch lat był najsilniejszym rynkiem na świecie. Co ciekawe, w otoczeniu, w którym Stany, Europa spadały, to Turcja zrobiła dolarowo takie zwroty. Nie, Nie tylko i wyłącznie to. rok, w 2022 roku. W, w 2021. Pierwszym... Nieruch nieruchomościowo dłużej, 3 lata to trwa akcyjnie, 20. Okay. Po, Ale poczekaj, jeszcze, jeszcze mam pytanie do czarka: ile podrożały nieruchomości w Turcji w ciągu ostatnich trzech lat? W ujęciu dolarowym powiedzmy. No razy trzy jest wszystko, tak jak, tak jak było realne wcześniej kupienie sobie na wybrzeżu kawalerki, czy 1 plus 1 za 50, 60 tysięcy euro, to teraz jest razy trzy. Tak jak było możliwe kupienie czegoś fajnego w Stambule za 150, 200, to teraz jest razy trzy, 600. I twoim razy zdaniem 3. to jest nadal tanie, jeżeli cena podrożała trzykrotnie? Nie, nie jest, to jest kupowanie paszportu w tym momencie. A mógłbyś coś razy... odnośnie tego paszportu powiedzieć, bo słuchałem twojego ostatniego nagrania i powiedziałeś, że kiedyś trzeba było mieć 250 tysięcy, dzisiaj 400. Co co trzeba zrobić z tymi 400 tysiącami? Kupić obligacje, wrzucić to na jakiś depozyt? Bo Fajnie jest mieć kilka paszportów, więc pytamy prywatnie. To jest jedna z opcji, natomiast ona jest, tak jak rynek turecki akcyjny, yy, uważam, że nie nieroztropna majątkowo. Najroztropniejsze majątkowo jest kupienie nieruchomości, a, bądź kilku nieruchomości, ale to się już nie da w tej cenie za bardzo. Tak jak wcześniej się dawało, to teraz się nie da. Za minimum 400 tysięcy dolarów. To może być okay. 400 tysięcy bądź więcej. I to sprawia, że jeżeli ta nieruchomość jest kupiona od tureckiej firmy, bądź tureckiej osoby fizycznej, to nie mm -hmm. może być okay. nieruchomość kupiona od osoby zagranicznej. To po około realnie 10-12 miesiącach, ty i twoja rodzina stajecie się obywatelami tureckimi, jednocześnie będąc obywatelami Kraju, z którego jesteście. Okay. Niewiele krajów nie pozwala na to, Chiny na to nie pozwalają, okay. ale i tak Chińczycy robią tureckie obywatelstwa w sensie na dwa obywatelstwa. Austria nie pozwala, okay. Austriaków jest dlatego niewielu. Okay. Natomiast większość krajów na świecie, w tym Polska, pozwala być Polakiem i Turkiem jednocześnie, a to daje ciekawe możliwości majątkowe. Okay. Dobra, dzięki. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część debaty. Druga jest już w montażu i będzie miała premierę w ciągu kilku dni. Jeśli chcesz, żeby twoja firma została partnerem kanału, nam zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.